ostatnio graliśmy w symulator piłkarza, a więc dzisiaj zagramy w symulator koszykarza. I tutaj naszym zadaniem jest zrobienie wsadu jak najdalej. Tutaj mamy kosze i gdzie dolecimy? No powiem wam, że jak na start to chyba całkiem nieźle. Jeszcze trochę musimy tutaj tych rzeczy pozbierać, bo tutaj ogólnie jak widzicie się zbiera takie buty. No i za te buty dostajemy siłę, speeda, coś takiego. No i za to możemy sobie później oczywiście kupować różne rzeczy. Tutaj widzę w ogóle mamy... A nie, to są rebirfy. I jakieś takie piłki chyba lepsze za rebirfy dostaniemy. No to w takim razie, czy tutaj są pety? Tu są pety, czyli jest trochę inaczej niż w tej gierce, w którą ostatnio graliśmy, bo tam się z jajek otwierało piłki, a tutaj piłki dostajemy za rebirfy. Ciekawe w ogóle, ile kosztuje pierwszy rebirf. 10 tysięcy... Nie, 100 tysięcy winów, a więc chyba dosyć dużo. Mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się zbierać na tego pierwszego wina. I tutaj w ogóle też mam jakieś rzeczy. A nie, to są game passy. No dobra, no to mnie mało interesuje. Dobra, musimy trochę pozbierać tego. No i teraz oczywiście zrobić kolejny wsad. Teraz powinniśmy już gdzieś dalej polecieć. No, latamy całkiem nieźle z tego, co widzę. Dobra, mamy już 4 winy. Musimy 50 winów uzbierać na nasze pierwsze jajko z petem. I co tutaj w ogóle jest? Aha, tutaj w ogóle jakieś danki się zbiera. No, czyli takie wsady. Dobra, czyli tutaj po prostu mamy wsady. I tu jest też autorun. I jak to działa? Aha, po prostu samo nam strzela. Dobra, no to na razie sobie to odpuszczę. Autocollect pewnie za Robuxy jest. A nie, autocollect jest za dołączenie do grupy. To w sumie mega fajna sprawa. Idę dołączyć do grupy, bo będzie nam wtedy samo zbierać tutaj to wszystko. Dobra, i w ogóle z gierki wyszedłem i jakby zobaczcie, że tutaj te buty mi się zapisały. To mi nie znikła, więc ciekawie w sumie. I teraz mam ten autocollect. Dobra, i czy to samo mi zbiera? No jakby... Aha, to w taki sposób wam to zbiera. To trochę tak jak w Rebirth w Champions, autofarmer, że tak chodzi po prostu i zbiera. No to w sumie ciekawe. Dobra, na razie sobie to wyłączmy, zobaczmy, gdzie uda nam się dolecieć, jak na przykład uzbieramy 1000. Uzbieram sobie na szybko 1000. No jakby to jest trochę gorsze, aniżeli jak miałbym sam zbierać ten tutaj autocollect, ale no przynajmniej awkować możecie. Dobra, mamy ponad 1000. Zobaczmy, gdzie teraz uda nam się dolecieć, gdzie uda nam się zrobić wsad. No teraz to już nieźle wygląda. 3300, nie, 200. I mamy już 8 wsadów. No to jeszcze musimy uzbierać 42 tylko do pierwszego jajka. Dobra, to w sumie odpalę sobie autorun, autocollect. Ciekawe, co się stanie. Czy to będzie mi zbierać, czy to będzie mi wtedy latać? No bo jak to i to odpalę, chyba nie mogę mieć tego i tego. No niestety, mogę mieć albo to, albo to. No ale w sumie i tak spoko. Dobra, niech to mi się farmi do tych 50 wsadów. Dobra, i wyfarmiło się nawet więcej, bo 320, więc dobra, wyłączmy tego autoruna i teraz sobie otwórzmy jajko. I tu w ogóle takie huge pety widzę są. No takie dosyć duże te pety są. I tutaj takie małe. Albo mi się wydawało, że to były takie duże. W sumie zaraz zobaczymy. A nie, no są takie huge pety tutaj. Ciekawe, czy to są rzeczywiście huge pety, czy to może są jakieś na przykład legendarne pety. Dobra, otwórzmy sobie tutaj to jajko i czy ja w ogóle mogłem otworzyć lepsze? Jakieś takie nam wyleciał całkiem spory. Ile kosztuje kolejne? 5000. No dobra, no to nie mogłem sobie otworzyć lepszego, ale jeszcze za to mamy na dwa takie. I zobaczymy, jakie tu nam ciekawe wylecą. Na razie nam lecą chyba najgorsze. Nie, w sumie prawie najgorsze. 35% na nie jest. No i teraz nam jakiś chyba mega dobry wyleciał. Małpa jakaś nam wyleciała, na którym było 8,5%. No dobra, no to mega dobry nam wyleciał. I on daje 4000 jakby tych butów, a więc teraz będziemy dużo dalej jakby chyba latać, tak mi się wydaje. Zobaczmy, gdzie teraz w ogóle dolecimy. No ale powinniśmy mega daleko polecieć, gdzie my teraz w ogóle latamy. No nie, no powiem wam, że teraz grubo. 32 tysiące jakby odległości dolecieliśmy. Ile w ogóle tych winów naraz dostajemy w sumie to wsadów? No całkiem nieźle dostajemy. Ale czy tu mamy w ogóle jakieś inne rzeczy do zrobienia niż te jajka? No tutaj mamy jajka, w sumie to dwa jajka są. I to jest tak naprawdę pierwszy świat, no bo tutaj musi mieć milion, żeby odblokować kolejny świat. I tam dalej to jest. Dobra, ale w takim razie musimy jeszcze trochę polatać. I może uda nam się na to drugie jajko uzbierać za 5 koła. Dobra, w sumie niech to na autokolekcie się pofarmi trochę, żebyśmy, no nie wiem, uzbierali tego więcej. I w ogóle zobaczcie, że ten gościu ma takie same pety jak ja i on ma takie duże, a ja mam takie małe. W jaki sposób te pety powiększyć? Nie wiem, jakiś game pass jest na powiększenie tych petów, czy o co tu chodzi? Albo jak rebirfa zrobicie, to może one się powiększają? No nie wiem, ciężko powiedzieć. Albo jak je sfuzujecie, to one się powiększają. Wydaje mi się, że to tak działa, że jak sfuzujecie sobie te pety, to one wtedy takie duże się robią. Dobra, no to niech na autokolekcie mi się to trochę pozbiera i zobaczymy, gdzie wtedy będziemy latać i może więcej tych petów otworzymy, żeby mógł je sfuzować. Dobra, powiem wam, że już z jakieś 10 minut biegam i uzbieraliśmy, nie wiem, może z 5000, a więc nie opłaca się na razie biegać. Lepiej po prostu sobie otworzyć na przykład 3 dodatkowe małpy. W ogóle tutaj 6 petów można mieć, a ja dopiero mam 3 założone. Dobra, no to musimy w sumie otworzyć 3 dodatkowe. Teraz już mamy 300 tych winów, a więc możemy jeszcze 3 te otworzyć i zobaczymy, co nam ciekawego wyleci. No, wyleciał mi pies. Przydałby się 3 koty, to byśmy mogli sfuzować tego kota, byśmy się przekonali, czy one wtedy się robią takie duże.
ale jestem prawie pewny, że to właśnie odfiuzowanie, one się takie duże robią. No bo jeszcze tutaj jednego sobie otwórzmy i chyba na jeszcze jedno nam zostało, dokładnie tak. No i tutaj mamy chyba 3 psy i 3 koty, tak mi się wydaje. Dokładnie tak, załóżmy sobie najlepsze, no i na razie to tak wygląda. Potrzebujemy 5, czyli tak naprawdę potrzebuję jeszcze 2 psów albo 2 kotów. Dobra, ale zobaczmy, gdzie teraz dolecimy. Mamy już 23 tysiące siły, no i teraz całkiem nieźle to wygląda. Ciekawe, gdzie jest koniec, chociaż nie, koniec jest w sumie daleko. Koniec jest tutaj na milionie chyba. To jeszcze dużo do końca nam brakuje. Dobra, to niech teraz na autoranie to się trochę pofarmi, żebyśmy uzbierali na więcej tego. Dobra, i po chwili w sumie mamy 1740, a więc możemy sobie otworzyć kilka tych dodatkowych jajek na szybko i idziemy sfiuzować psa albo kota. No i wtedy oczywiście przekonamy się, czy rzeczywiście to tak działa, że po prostu one się robią większe, jak je sfiuzujecie. I w ogóle teraz legenda nam wyleciała. Najlepszy pet nam wyleciał, on to w sumie ciekawie, ale potrzebujemy 2 psów albo kotów. I teraz najlepsze pety nam lecą. No jak potrzebujemy najsłabszego, tyle są nam najlepsze. 3 rery z rzędu mi poleciały. Dobra, to może rera w takim razie sobie sfiuzujemy. No i druga legenda mi wyleciała. Dobra, w końcu kot mi wyleciał, jeszcze jednego kota tylko potrzebujemy. I kolejna legenda. Już mamy chyba 3 albo 4 legendy w sumie. Dobra, otworzyłem trochę tych jajek, mamy już na pewno wystarczającą ilość kotów i psów na fiuza. Tutaj sobie na początku psa sfiuzujmy i zobaczmy, czy on wyjdzie taki duży. No i chyba wyjdzie nam taki duży z tego, co widzę. I zobaczmy, czy ten pies teraz jest taki duży. No, mamy huge psa, czyli w taki sposób to działa. Dobra, to teraz musimy kota sfiuzować. I kot też wyjdzie nam duży taki. I w sumie to tak naprawdę 6 takich petów musimy mieć. Bo zobaczcie, że legenda daje 5000, a taki kot zwykły w wersji huge daje 12500. Gdzie w ogóle teraz doleci? Mamy 50 tysięcy tych butów. No teraz powinno to wyglądać lepiej. No i troszkę lepiej to wygląda, jak widzicie. Dolatujemy na odległość 150 tysięcy. No to do miliona nam jeszcze trochę brakuje. Dobra, to ja sobie zrobię 6 takich huge petów. I wtedy zobaczymy, jak będziemy latać daleko. Dobra, i zrobiłem sobie już full team tych huge petów. Zobaczymy, jak teraz będziemy daleko latać. Mamy już 82 tysiące butów. Myślę, że gdzieś tak spokojnie na odległość 200-300 tysięcy dolecimy, 240 tysięcy, no to tak w miarę, ale do miliona nam w sumie troszeczkę brakuje, żeby tutaj to odblokować, a więc może w sumie byśmy kupili sobie pecika za robuxy. Jestem ciekawy, czy on będzie dobry. Kupmy sobie jednego za robuxy i zobaczymy w sumie, jak daleko dolecimy z tym petem, zobaczymy, co w ogóle nam wyleci. Oby nie najgorszy, no i chyba najgorszy nam wyleciał. No niestety wyleciała nam pszczoła. No ale ta pszczoła i tak jest niezła, daje 80 tysięcy. Dobra, to zobaczmy, gdzie będziemy latać w takim razie z tą pszczołą. Cyk, no i powiem wam, że nieźle to wygląda. Czy dolecimy na koniec? Jeszcze chyba trochę nam będzie brakować. 450 tysięcy. No to trochę nam brakuje jeszcze do końca. Musimy te jajka za 5 tysięcy jakby winów pootwierać trochę. Dobra, niech to się znowu na autoranie ponabija trochę, żebyśmy mogli trochę tych lepszych jajek pootwierać. Dobra, i mam 27,5 tysiąca, więc na trochę tych jajek mamy. No i zobaczymy, jakie tutaj będą pety. Mam nadzieję, że będą lepsze niż te moje, no bo wtedy byśmy mogli się dostać do końca. No ale w sumie zaraz się przekonamy. Co nam ciekawego wyleci? Jakiś komo nam wyleciał. W ogóle myślałem, że w wersji gold tam wyleciał, ale po prostu ten pet ma taki kolor. Znowu ten sam nam wyleciał. Dobra, no to już niech 3 takie wylecą, to zrobimy go na golda i może, chociaż nie, na w sumie to huge'a go zrobimy. Jeszcze 2 takich potrzebujemy i jeszcze jednego potrzebujemy. No jakby nam 5 od razu wyleciało, to by było w sumie dosyć ciekawe i wyleciało nam 5. W sumie, a nie, dobra, tutaj jakby pies nam wyleciał, wcześniej nam koty leciały, no to prawie nam się udało. Ile te pety dają? No tyle, że możemy je założyć. Czyli jak sobie zrobię więcej takich, no to na goldzie one będą więcej dawać i na pewno wtedy uda nam się do końca dolecieć. Dobra, to ja farmię teraz tak na jakieś 10 jajek, żebyśmy mogli od razu sobie huge peta zrobić przynajmniej jednego. W ogóle gdzie teraz dolecimy? 560, no to jeszcze nam trochę brakuje. Dobra, i w sumie trochę więcej przeawkowałem i teraz mamy 80 tysięcy, jak tutaj widzicie, tej waluty, winów, czy jak to nazwać. A więc możemy sobie trochę więcej otworzyć jajek, no i mam nadzieję, że chociaż 2 huge uda nam się zrobić. Dobra, ja to wszystko otwieram, jak jakaś legenda mi wyleci, to wam to pokażę ewentualnie. Ile w ogóle tutaj jest na legendę? No tutaj też 3,5% jest na legenda, więc w sumie też dużo. Dobra, teraz jakiś rare nam wyleciał. Ile w ogóle ten rare daje? 30 tysięcy daje. No dobra, no to od razu możemy go sobie założyć, ale i tak potrzebujemy lepszych petów jeszcze. Dobra, i w sumie to już miejsca nie mamy w ekwipunku, więc zobaczmy, czy możemy zrobić jakiegoś huge'a. Powinniśmy móc. No i tutaj możemy nawet z rerów huge'a zrobić, więc dobra, zróbmy sobie z rerów huge'a i mamy takiego peta, który na pewno będzie ultra mocny. I teraz wydaje mi się, że już na 100% będziemy mogli dolecieć do końca. Teraz jeszcze z tych psów jednego, no i chyba jeszcze z kotów powinno nam się udać jednego zrobić. Dokładnie tak, jeszcze jednego z kotów, no i mamy 3 takie huge. Dobra, i zobaczmy, jak to teraz będzie wyglądać. No one dają dużo, 150 tysięcy, 100 tysięcy, 100 tysięcy, no dobra, teraz na 100 dolecimy do końca. Mamy prawie 500 000 mocy. Dobra, cyk, rozpędzamy się, no i teraz wylatujemy mega daleko, no tutaj już jest koniec, cyk. Dobra, i dolecieliśmy na koniec i w ogóle co się dzieje, jak dolecimy na koniec, jakby podwójne okrążenie chyba jest. Zobaczcie, jak to w ogóle wygląda, dolatujemy tutaj na koniec, cyk, i tak mi jakby cofa i znowu lecimy. Dobra, no ale dzięki temu odblokowaliśmy już chyba tą mapkę w takim razie. A tu jest jeszcze w ogóle jedna mapka, to są 3 mapki.
No to w sumie dużo więcej tutaj jest. Ile tutaj kosztuje jajko? 50 tysięcy tutaj jajko kosztuje. Dobra, no to sobie w sumie trochę musimy na to zarobić. Jak to wygląda tutaj? Ile tutaj będziemy dostawać tych wsadów? No tutaj dolatujemy tylko na odległość, nie wiem, 28 tysięcy. No i winów dostajemy, czy wsadów, tyle samo, co na tej pierwszej mapce. Dobra, no to w sumie niech to się powbija tutaj, żebyśmy nabili tego więcej, żebyśmy w ogóle na jedno jajko mieli. Dobra, i udało się uzbierać już na jedno jajko. Mamy 64 tysiące wsadów, a więc otwórzmy sobie jedno jajko, oby najgorsze nam nie wyleciało. Znaczy, oby najgorszy pet nam nie wyleciał, ale niestety chyba wyleciał. No niestety najgorszy nam wyleciał i on daje. Gdzie on w ogóle jest? On jest tutaj i on daje 150 tysięcy. No to i tak giga dużo daje. Dobra, ale chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Chciałbym zrobić rebirfa, bo jestem ciekawy, czy z tą piłką wtedy będziemy więcej farmić, bo tutaj nie ma nic napisane, że coś stracimy. Tylko jest napisane, że zresetują nam się winy. A więc po prostu może stracimy tylko te winy. I teraz w ogóle latamy na odległość 36 tysięcy, no to całkiem nieźle. Dobra, niech się farmi te 100 tysięcy w sumie. Dobra, i ostatni skok i mamy już te 100 koła, więc teraz sobie tutaj to wyzerujmy i zróbmy tego rebirfa. No i zrobiłem tego rebirfa, ale dajcie mi moją piłkę, bo widzę, że piłka mi się nie zmieniła. Chyba muszę pójść na pierwszy ward, tak mi się wydaje. I pety mi też zostały w sumie, więc tak naprawdę nic nie straciłem. Dobra, i mamy tą piłkę i zobaczmy, czy z tą piłką, nie wiem, więcej na przykład farmimy. Biegniemy sobie, no i daleko lecimy, zobaczymy, ile łącznie dostaniemy. Jakby winów za taki jeden rzut, 2600, a więc w sumie nie daje dużo ta piłka. No i tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, co chciałem, a więc w tym odcinku to będzie na tyle i do następnego.